Witam wszystkich w materiale o Pustym Wieku. Jest to film, który planowałem od dawna. To miał być zresztą też ten film, który miał się pojawić dzień po filmie o Orochim. No ale regularnie zmieniałem co do niego plany, konstrukcję, scenariusz, więc proces produkcyjny się wydłużył. Zatem jest to film, który planowałem od dawna. W większości zawarta tutaj wiedza nie będzie niczym nowym. Powinniście to znać wszyscy z serii. To znaczy, chcę przytoczyć wszystkie najważniejsze wydarzenia przed, w trakcie i po Pustym Wieku, żeby zrozumieć, co mogło się w nim samym wydarzyć i czemu rząd tak bardzo się tego obawia. Zatem musimy poznać przed tym wszystkim parę faktów, które mogą mieć, ale nie muszą, jakieś znaczenie. Najpierw, czym jest, jeśli ktoś zapomniał lub jakimś cudem nie wie, Pusty Wiek? To stuletni okres w historii uniwersum One Piece, o którym zwyczajnie we wiedzy publicznej społeczeństwa tego świata nic nie wiadomo. A ponieważ my jesteśmy czytelnikami tej mangi, to coś tam wiemy. Owy wiek miał miejsce od 900 lat temu do 800 lat temu względem obecnych wydarzeń. I żeby była jasność, to nie jest film poświęcony całemu timeline One Piece'a, tylko skupimy się na tym, co może ewentualnie być powiązane z Pustym Wiekiem. A jakie będzie kryterium? No cóż, tutaj już zostaje kwestia mojego subiektywnego zdania. Zatem zaczynając, w bliżej nieokreślonym czasie, trzy rasy na Księżycu, Szandianie, Skajpianie oraz Birkanianie, z powodu braku surowców na jednym z Księżyców, zeszli na planetę świata One Piece. Szandianie zeszli na Jaję, gdzie założyli miasto Szandora. Tak to złote miasto, z którego Enel zbudował swoją arkę, a potomkowie Szandian zaciekle o nią walczyli przeciwko Skajpijczykom, a potem przeciwko Enelowi. Niektóre pierwotnie znajdowało się faktycznie na Jai, a potem zostało wystrzelone do podniebnej wyspy. Natomiast założenie Szandory przypada na rok 402 w świecie One Piece'a. Co ciekawe, Enel był rasy birkaniańskiej, lecz podniebną wyspę o takiej samej nazwie zniszczył. Natomiast około 1000 lat temu od obecnych wydarzeń rodzi się Zunisza. Mniej więcej w tym samym czasie plemię Minków odizolowuje się od świata na jego grzbiecie. Idąc dalej, nie wiadomo w jakim okresie, ale jeszcze przed Pustym Wiekiem, miały miejsce prześladowania krasnoludków z Dressrosy przez lokalnego króla z rodziny Don Quixote. Aczkolwiek wedle słów Leo, krasnoludki całkowicie zapomniały, co się działo podczas Pustego Wieku. A my przechodzimy już bezpośrednio do niego. Dziewięćset lat przed obecnymi wydarzeniami starożytna cywilizacja, czy tam Wielkie Królestwo, zaczyna dominację na planecie. I wedle słów Vegapunka jest ultra nowoczesne. I budowała niby jakąś broń masowego rażenia. Podejrzewam, że to jest jedna ze trzech starożytnych broni. W tym stuleciu zbudowany zostaje także żelazny gigant, który znajduje się teraz na Egghead. W bliżej nieokreślonym czasie zostają wyrzeźbione także poneglyfy przez mieszkańców Wano, powiązanych ze starożytnym królestwem, a stricte przez ród Kozukich. 830 lat przed obecnymi wydarzeniami rodzi się Toki. Tak samo w bliżej nieokreślonym czasie Joy Boy łamie swoją obietnicę z wyspą ryboludzi odnośnie Noe, za co przeprasza na jednym z poneglyfów, gdzie jest mowa, że Noe powinien oczekiwać na odpowiedni dzień, żeby go użyć. Co ciekawe, w tym wieku Szandora również przeżywała swój rozkwit, lecz jako cywilizacja także uległa sporym zniszczeniom podczas wielkiej wojny toczącej się w trakcie tego wieku. Co jeszcze ciekawsze, Szandora w trakcie tych wydarzeń odeszła od sojuszu 20 królestw,
które obaliły starożytne królestwo. Szandianie także walczyli w celu ochrony swojego poneglefu przed ludźmi, którzy szukali kamienia. Po pustym wieku Szandora popadła w ruinie, lecz Szandianie nadal strzegli swojej stolicy ze złota przez następne lata, do czasu, kiedy ich terytorium zostało wystrzelone w powietrze do Skypi. Z pustego wieku pochodzą także wspomniane wcześniej starożytne bronie, czyli Poseidon, Pluton i Uranus. O trzecim nic nie wiemy, lecz Poseidon ma kontrolę nad wszystkimi władcami mórz, a Pluton to najprawdopodobniej był swego rodzaju statek. Przed wydarzeniami z pustego wieku na Redline żyli Lunarianie, czczeni ponoć nawet jako bogowie. Jednak w trakcie pustego wieku zostali wytępieni, a ich miejsce zajęły rodziny założycielskie Światowy Rząd. My przechodzimy do Wano, gdzie ich mieszkańcy, jak wiemy wcześniej, stworzyli poneglyfy, a konkretniej rodzina Kozukich, a Pluton spoczywa pod powierzchnią obecnego Wano. W pustym wieku ten kraj miał otwarte granice, ale popadł w izolacjonizm z powodu potężnego zewnętrznego zagrożenia. Osobiście podejrzewam, że tym zagrożeniem pewnie byli także ludzie szukający kamienia, czyli reprezentanci 20 królestw. No i to wszystko doprowadziło do stworzenie ogromnych murów wokoło kraju. Według Odena granice powinny zostać otwarte przed przybyciem Joyboya. Tak samo Vegapunk stwierdził, że zaawansowana technologia starożytnego królestwa niegdyś była powszechna, a po pustym wieku rozpłynęła się w mroku dziejów. Niemniej ciekawy jest wątek Lili, przodkini Vivi, która odmówiła przeniesienia się z Alabasty na Marijo, odchodząc od 20 rodzin założycielskich Światowy Rząd. Jednak w trakcie powrotu na Alabasta zaginęła, a zapisy o niej zostały wymazane z kart historii. Po jej zniknięciu jej młodszy brat objął tron. Jedynym dowodem, jaki pozostał po niej, jest jeden jedyny list pozostawiony po niej samej. I była ona, co ciekawe, obiektem zainteresowania Imu, podobnie jak teraz Vivi. Natomiast z jej osobistego listu dowiadujemy się, że Rut Nefertari ma przedrostek Di w swoim nazwisku. Wraz z końcem pustego wieku starożytne królestwo zostaje pokonane przez sojusz 20 rodzin. Zakładają oni Światowy Rząd, a stricte 19 rodzin, bo jak wiemy, rodzina Nefertari opuściła sojusz i obiecują między sobą, że więcej nie będą mieli żadnego króla przed sobą i każdy z nich jest równy wobec siebie. Na znak tego wbijają 19 mieczy przed pusty tron, który, jak wiemy, zajmuje Imu. Zapewne jest nieśmiertelny i wyrolował wtedy wszystkich. Światowy Rząd natomiast łączy pod sobą wszystkie pozostałe królestwa, które stać na płacenie daniny, i organizuje co czteroletnie rewerii, które ma poruszać wszystkie ważne sprawy dla każdego kraju i konflikty międzynarodowe. Historia pustego wieku w nieznany sposób zostaje wymazana, a badania nad nim zostają zakazane pod karą śmierci. W międzyczasie rodzina Riku obejmuje władzę na Dressrosie w miejsce rodziny Don Quixote, która wyprowadza się na Marijo. I rodzina Riku przeprasza krasnoludki za prześladowania z rąk rodziny Don Quixote. 700 lat przed obecnymi wydarzeniami, gdzieś na East Blue, na wyspie Tequila Wolf, rozpoczyna się budowa mostu o nieznanym celu. A 200 lat temu żelazny robot atakuje Marijo z nieznanego powodu. A reszta, jak domawiają, jest już historią. Profesor Clover twierdził, że historia Wielkiego Królestwa zawiera odpowiedzi na wiele pytań. Zanim jednak naukowiec wyjawił ową nazwę tego królestwa, został zastrzelony. Więc sama nazwa tego kraju ma pewnie ogromne znaczenie dla całego lore tego uniwersum. Pusty wiek to nie jest tam jakaś jedna historia i jedno wydarzenie. To 100 długich lat. I jakim cudem jedyna wiedza na ten temat pochodzi z poneglyfów, niezniszczalnych kamieni
kamieni. Języka, który obecnie potrafił tylko lud Kozukich z odciętego od świata Wano oraz naukowcy z Ohary dzięki długim badaniom nad poneglyfami. Czemu nie zachowały się niemalże żadne inne przesłanki z tego okresu? Mamy w końcu gigantyczny świat z mnogą ilością wysp, czy to pod wodą, czy normalnych, czy w przestworzach. Na przykład krasnoludki zupełnie zapomniały, co się działo w trakcie pustego wieku. Jakby nagle żadne przekazy ustne nie miały nigdy miejsca, a wątpię, żeby czegoś takiego nie było. Vegapunk stwierdził, że pojawienie się nowoczesnego robota 200 lat temu było szokiem dla ówczesnych ludzi. Czemu technologia została nagle wymazana? Jakim cudem rządowi tak łatwo wszystko się udało? Wskazówki bym szukał w terminie wielkiej czystki. Jeden z Gorosei zasugerował, że ponownie ją muszą wykonać. Tak samo Gorosei zapytali Ima w trakcie rewerii, jakie światło ma zostać wymazane z kart historii tym razem. Coś w tym jest na rzeczy. Być może rząd posiada broń wymazywania wspomnień lub nawet czegoś z egzystencji całkowicie, ale bez naruszania większości życia na planecie. Inaczej byłoby zbyt łatwo, gdyby mogli na zawołanie wymazywać całe życie, nie? I rozpoczynać cały cykl życia od nowa. Bo pewnym jest to, że istnieją dwa potężne punkty w czasie trwania pustego wieku i przed nim, że była to potężna nauka i brak światowego rządu. Przy czym przypuszczam, że król starożytnego królestwa rozpoczął rozprowadzanie nowoczesnej technologii po świecie i pozostałe rodziny właśnie tego króla się wyrzekły. Ale to jest temat na osobny film, więc wniosek jest prosty. Obecni ludzie z rządu są świadomi tego, że kiedyś świat bez nich był dużo bardziej zaawansowany technologicznie. Może świat przed pustym wiekiem mógł być utopią, krainą marzeń, gdzie ludzie, którzy założyli potem światowy rząd, musieli poświęcić cały wiek, by całe starożytne królestwo i jego dokonania były wyeksterminowane z tego świata. Ale nawet przez 100 lat jest oczywiście niemożliwe, by nic nie pozostało po tamtym świecie. Więc to może być odpowiedzią, dlaczego rząd tak bardzo boi się ujawnienia prawdy o jego powstaniu. Rząd boi się tego, że nie dość, że powstał kosztem utopijnego świata, gdzie każdy się uśmiechał, to jeszcze zapewne przy pomocy brutalnych środków. Dlatego wojna ogarniająca sojusz 20 rodzin przeciwko starożytnemu królestwu trwała cały wiek. Tylko nasuwa się jedno pytanie. Dlaczego ktoś chciał nieszczęścia w idealnym świecie? To bo na logikę. Jeżeli świat przed pustym wiekiem był utopią i nikt nie narzekał na swoje życie, to najwidoczniej pokusa, by zobaczyć, jak to jest być nieszczęśliwym, musiała być silna. Co to znaczy realny smutek w krainie radości? Taka odwrotność aktualnej fabuły, gdzie Słomianie realizują swoje marzenia w okrutnym świecie, a ponad 800 lat temu dla ludzi mogło być niepojęte to, co to znaczy brak poczucia satysfakcji. Ale ktoś to musiał zacząć, co nie? Wszystko wskazuje na Ima, który musiał poznać, co to znaczy strach, zazdrość i tak dalej. Być może osamotniony nie chciał być w tym wszystkim sam, więc rozpoczął nauki, a jego pierwszymi uczniami zostali Gorosei. I czego dowodami tego przekazywania strachu i tak dalej, tych negatywnych emocji, mogą być polowania szlachty z ostatnich rozdziałów. I mu za pomocą swoich narzędzi, które wyrolował 800 lat temu, czyli 20 rodzin i ich potomków, pokazuje swoje negatywne emocje. To wszystko wręcz wygląda, jakby celowo chciał, by zwykli ludzie poznali, co to znaczy być na dnie, w rozpaczy, w smutku. Nie bez powodu w końcu Luffy to Sam Godnika, Bóg Szczęścia, a Imu może być właśnie Bogiem Nieszczęścia. Stąd hinty od Ody, powiązujące Ima z papieżem czy Buddą, obaj są bogami o przeciwstawnych znaczeniach. Szczęście kontra smutek. A Joy Boy i Roger mieli bekę dlatego, że ktoś żyjąc w utopii uznał, że coś, czego potrzebuje, to bycie smutnym w perfekcyjnym świecie. I że potrzeba poznania tego, co w świecie Rogera było normą, zniszczyła całą utopię. Z tymi myślami was zostawiam. Dzięki za oglądanie. Piszcie, co myślicie. I na razie.